Cześć wszystkim, Emil z tej strony. Witam w kolejnym vlogu z wyprawy na Saharę. Tym razem jesteśmy w restauracji, zjeżdżając tam gdzieś z tej góry, na której podziwialiśmy widoki księżycowe. Dojechaliśmy do takiej fajnej restauracji, która znajduje się w piwnicach, w podziemiach. Tutaj generalnie mieszkają Berberowie i ta restauracja jest tak zrobiona, że schodzi się po prostu w dół po schodach. Generalnie na dworze jest, nie wiem, 30 parę stopni ciepła, tutaj jest dużo chłodniej. Jest to wszystko wydrążone w skalę. I teraz na lewo możemy przejść do naszej tak jakby restauracji, gdzie jedliśmy obiad. Obiad składał się z naleśnika, w którym było jakieś jajko i coś jeszcze, i generalnie kurczak z kaszą kuskus. Do tego trzeba było sobie dokupić jakieś tam napoje, bo napoje tutaj nie były wliczone ceny tej wycieczki, tutaj w tą stronę. Dalej idzie się, schodzi w dół i tutaj schodzimy, tak jakby idziemy do toalet. Takimi korytarzami fajnymi. Toalety mieliśmy bezpłatne, ale dobrze jest, jak da się takiemu człowiekowi, który tutaj stoi, tonuje tam z pół dinara albo dinara. Generalnie tutaj w Tunezji to prawie wszędzie chcą jakieś tam napiwki, także bardzo fajnie. O, właśnie tutaj mamy taki przykład, jak pan dawał panu dinara. Generalnie nam przewodnik mówi, że nie musimy tego robić, ale grzecznościowo można. Wtedy jest przyjemnie takiemu człowiekowi i tak jakby on nam bardziej mu się chce nam świadczyć usługi, tak, pomagać, pokierować. Tam jest damska toaleta, a tutaj jest taka ciekawostka, tutaj nie wiem, czy to widać, to są wejścia do pokoi, bo to generalnie jest restauracja, przy której zatrzymują się takie wycieczki jak nasza, ale jest to również hotel. Tutaj są pokoje normalnie w skale. Tam jest numer 3, tutaj też są wejścia do jakichś tam pokoi. To jest jakiś taki placek gdzieś tu wydrążony w jakiejś skale. Na środku tutaj rośnie fajna palma. O, masz, wysoka jest strasznie. I tu wam pokażę w środku, na przykład tu jest numer 1 pokoju, jak tu wygląda. O. I tu sobie mogą ludzie wynająć pokój, nie wiem na ile, na jedną noc czy na więcej, ale to jest hotel, nie? Ok, teraz jeszcze wrócimy tutaj przez tą toaletę do restauracji. Tam się robi siku, a tam gdzie byliśmy przed chwilą, gdzie się umyć ręce. No, tutaj ktoś też idzie. Tutaj jest strasznie nisko, trzeba się normalnie chylać, żeby w ogóle przejść. Tu jest trochę wyżej, ale tutaj się ludzie muszą chylać. O, ten pan akurat nie musiał. Ok, przechodzimy dalej tutaj, gdzie wchodziliśmy. Tutaj ludzie wracają z obiadu. O, i tu jest kolejny taki fajny placek. Tam się kupuje napoje. A tutaj w tym pomieszczeniu jedliśmy nasz obiad. Dobra, i to będzie tyle na dzisiaj. Znaczy na dzisiaj, na teraz. Potem jeszcze pewnie z karawany nagram coś. Trzymajcie się, na razie, hej.